A wszystko przez moją opieszałość. No dokładnie tak jest. To jest zagadka losowa, więc za każdym razem kolejność wciskania tych przycisków może być inna. Oj. Tym razem jednak znów zaczynamy od tego przycisku. Tym razem musimy być szybsi. Mamy taki przycisk jako drugi. Czy to jest ten przycisk? To nie jest ten przycisk. Musimy się spieszyć. Biegnij, biegnij! To było jeszcze dalej. Tak jest. Udało się. Szybko, 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 szybko. Teraz zdążymy. Już ja o to zadbam. Oj, znów mamy ten nieprzyjemny przycisk, przy którym nie udało nam się poprzednio. Ale tym razem już nie damy się przechytrzyć. Daliśmy radę, brawo, brawo! Został nam jeszcze jeden. Z którym również sobie poradzimy. Mam nadzieję, że nie wątpicie w to. Tak, to jest taki przycisk, a ten przycisk mamy w tym miejscu. I brawo, udało nam się rozwiązać zagadkę. Proszę, głaz. Co to za maszyneria? Wielki głaz zniknął. Odsunął się. Mamy drogę wolną. I tutaj. To jest maszyneria, której jeden element jest nam potrzebny. Zabraliśmy go. W ten sposób będziemy mogli już utorować sobie drogę do kolejnego miasta. To było w tym miejscu. Ojej. No znów popełniłem błąd. Źle, nie w to miejsce patrzę. Tutaj troszkę obok trzeba spojrzeć. Właśnie tutaj. O, przedmiot nam się podświetla. Więc możemy go w tym miejscu użyć. I ta cała zagrywka sprawi, że most będzie już podtrzymany, jak pokręcimy korbką. Nie opadnie. Czasem sam siebie zadziwiam. Ostrzegam, że teraz będzie zmiana płyt, bo właściwie zmiana strony płyty, bo Rea jest grą na jedną dwustronną płytę DVD. Spokojnie, pomału, ten mostek jest zupełnie zgniły. Nie bój się, nie spadniesz. Nie załamie się pod tobą. Oj. Tak, włóż dysk Rea strona B. Trzeba to zrobić. Rea jest również dostępna na bodajże 6 płyt CD, ale przyznacie sami, że większa wygoda jest raz zmieniając stronę płyty niż 5 razy zmieniając płyty CD, prawda? Tym bardziej, że grafika w wersji DVD stoi na wyższym poziomie. A troszkę sobie poczekamy. No, działaj, działaj.
Tak, oczywiście zapomniałem... Coś wspaniałego. Zapomniałem włączyć muzykę. A tutaj też muzyka jest w tym mieście całkiem sympatyczna. Miasto też wygląda fajnie, pełno wody. Ale muszę przyznać, że graficy wykonali je naprawdę... naprawdę porządnie, z dbałością o szczegóły, pomysłowo. Chciałbym spędzić wakacje w takim mieście. Dobrze, rozejrzyjmy się po okolicy. Tutaj mamy... O, proszę, proszę. Może możemy dostać się tędy na górę. Czy to mnie w ogóle utrzyma? Przecież jest cały zgniły. Ach tak, trzyma łańcuch. Znając życie, będzie nam potrzebny klucz. A skąd zdobyć klucz? Jak zdobyć klucz? Poszukajmy zatem klucza. Po drabinie do domu? Czemu nie? Mistrza nie ma, panie. Przyjdź później. Mistrza nie ma. W porządku, przyjdziemy później. Mamy tu jeszcze sporo do obejrzenia. Oj, na pewno nie to, bo tu stąd przyszliśmy, przed chwilą tam byliśmy. Tutaj jest brama. Przyjrzyjmy się bramie. Zamknięto na głucho. Czy tu nic nie działa normalnie, tak po prostu? Nie udało się otworzyć bramy. Idziemy na górę! Ku cywilizacji, ku mieszkańcom. Możemy zapukać? Jest tam kto? Niestety nie. Tutaj też możemy zapukać. Nikt nie otwiera. O. Przesunęła nam się kamerka. Nic nie szkodzi. O, tu będzie nasz fajny kolega. Hej, znów się spotykamy. No hej. Jak to znów? Ja wszystko tu spotykam po raz pierwszy, wliczając wszystkich ludzi. A tu ciągle komuś wydaje się, że wcześniej mnie widział. Jakaś epidemia déjà vu? No to ciekawe. Jestem pewien, że ktoś bardzo podobny do ciebie był tu całkiem niedawno. Szkoda, że nie jesteś nim, bo wydawało mi się, że on wiedział, o co tutaj chodzi. Liczyłem, że i ja się dowiem. Bo choć jestem tu już całkiem długo, to cały ten świat jest wciąż dla mnie tajemnicą. Ja też niewiele się dowiedziałem, bo jakoś wszyscy albo są zajęci swoimi badaniami, albo okazują się być duchami. I traktują mnie jak jednego z nich. Ja też w tej chwili nie mogę poświęcić ci więcej czasu. Mam swoje zajęcia i jak widzę, muszę się im poświęcić poważniej. A nie liczyć na to, że ktoś podobny tobie załatwi wszystko za mnie. Może też znajdę sposób na pozbycie się wody zalewającej miasto? A może ty też coś zrobisz w tej sprawie? Przyjdź jeszcze podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Podoba mi się gra tego aktora. Przynajmniej się starał. To można zejść w dół. Witaj ponownie, miły nieznajomy. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze, bo ostatnio byłeś bardzo zatroskany. Nie, nie jest najlepiej. Wszyscy witają mnie jak dobrego znajomego. To zaczyna mnie denerwować. Nie chciałam cię zdenerwować. Wybacz mi, proszę. Nic się nie stało. Jestem ostatnio trochę zagubiony. A teraz jeszcze chciałbym odnaleźć klucz do tego kosza, czy też windy. Tam, przy mostach. Niestety nie wiem, gdzie jest ten klucz, ale może farbiarz wie.
A przy okazji mam tutaj płótno, które chciałam zafarbować, a nie mam czasu odwiedzić farbiarza, choć już z nim o tym rozmawiałam. Może zaniesiesz materiał do niego, popytasz o ten klucz i wrócisz z zafarbowanym płótnem? A poza tym obserwowanie farbiarza przy pracy naprawdę uspokaja. Jakieś płótno mamy za... Znaczy farbiarz ma. Farbować. Porządku, więc... Idziemy poszukać farbiarza. Gdzieś tu powinny być schody. Schody? O czym ty mówisz? A znów jest nasz kolega. Dobrze, że cię znów spotykam. Szukam klucza do tego kosza, który znalazłem tam, przy mostach. Nie masz go przypadkiem? Nie. Nie wiem nawet, kto go może mieć. Nigdy nie korzystałem z tego urządzenia, bo nie wyglądało odpowiednio solidnie. Popytaj innych, których z pewnością spotkasz w mieście. No nie spotkam już zbyt wiele postaci. W zasadzie to chyba już nikogo nowego tutaj nie spotkam. Ale nie uprzedzajmy faktów, może ktoś się jeszcze pojawi. Schodzimy schodkami. Kierujemy się do pana farbiarza. On chyba tutaj pracuje. Czy masz może klucz do kłódki przytrzymującej kosz? Nie, panie. Może mistrz go ma, ale ja nic o tym nie wiem, a mistrza nie ma. Nie no, kolego, ja miałem Zdenerwowałeś mnie teraz przecież. Chciałbym zafarbować to płótno. Prosiła mnie o to pewna pani. Panie, nie ma wciąż mistrza, a ja nie potrafię rozpalić ognia potrzebnego do pracy. Jeśli chcesz, to spróbuj sam to zrobić. Mam nadzieję, że mistrz się nie pogniewa, choć kiedyś muszę zacząć być samodzielny. Mamy zafarbować płótno. Całkiem przyjemne mieszkanko. Więc się tu wprowadź. Mamy zafarbować płótno. Może zabawisz się, farbiarze? Niestety zabawię się. To musimy ze sobą zabrać. I tak, wyjaśnienie tej zagadki nie będzie łatwe. Tu mamy takie, powiedzmy, soczewkę, czy jak to nazwać, która skupia odbicia z luster. A tutaj mamy cztery lustra, jedno jest w tym miejscu. I możemy je ustawiać odpowiednio. Każde lustro można ustawić aż na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć sposobów. Każde lustro można ustawić na dziewięć sposobów. Są cztery lustra, prawda? I tu jest ta soczewka, którą nie wiem, na ile sposobów można ustawić. W każdym razie 4 do potęgi 9 chyba. Czy 9, nie, 9 do potęgi 4. Jest ustawień. Nie licząc tutaj soczewki. Więc no z tą zagadką wiąże się pewien problem. Spójrzmy tutaj, kiedy tę koszulę czy ręcznik, co to jest, nie wiem, odsuwamy, to widzimy, gdzie pada promień.